Patryk, przed nami najważniejsza część sezonu. Czy na tobie ta część fazy play-off robi jeszcze jakiekolwiek wrażenie, czy zupełnie spokojnie już podchodzisz do tego? Znaczy, no wiadomo, każdy się denerwuje, bo play-off rządzi się swoimi prawami, ale tak naprawdę jestem podekscytowany, bo nie mogę się doczekać już tej fazy. Czy w twojej dotychczasowej karierze masz taki play-off, który najbardziej zapadł ci w pamięci, czy jest właśnie taki moment? Znaczy, myślę, że każdy play-off po części gdzieś tam pamiętam, bo jest to ciężka praca, dużo walki i no zobaczymy. Mam nadzieję, że ten będzie najlepszy i ze złotem. Sezon zasadniczy zakończony w dobrym stylu. Zakończyliśmy go na pierwszym miejscu. Jakbyś generalnie ocenił właśnie ten sezon zasadniczy? Były wzloty, były upadki, ale finalnie zakończyliśmy na tym miejscu, na którym mieliśmy. No tak, od początku mierzyliśmy w pierwsze miejsce, także cieszymy się, że znaleźliśmy się na nim, ale no trzeba sobie szczerze powiedzieć, że w tym roku liga jest bardzo wyrównana i to pierwsze miejsce naprawdę to jest duży przywilej i bardzo się cieszymy z tego. Twoja forma też była taką małą sinusoidą. W ostatnim czasie notujesz coraz lepsze występy. Ten twój potencjał, to twoje 100% już pokazałeś, czy te rezerwy na play-offy tak naprawdę zachowałeś? Znaczy, myślę, że zawsze może być lepiej. Czuję się ostatnio naprawdę fajnie i mam nadzieję, że pomogę najlepiej jak potrafię drużynie. Miałeś okazję grać w kilku klubach w Polsce, za granicą. W ostatnim czasie grasz w formacji z Polem Szczechurą. To jest taki zawodnik, który do tej pory, jeśli chodzi o jego CV, zrobił na tobie największe wrażenie. Czy w poprzednich klubach za granicą miałeś też okazję występować z podobnej klasy zawodnikami? Miałem już okazję występować z zawodnikami, którzy grali w NHL, w KHL. Ale fajnie grać z takim zawodnikiem w piątce, bo na pewno jest to duże doświadczenie i można się jeszcze wiele nauczyć. Mam nadzieję, że ta współpraca będzie owocna. Play-offy mają to do siebie, że zawodnicy gdzieś tam w łazience zostawiają maszynki do golenia. Czy tutaj będzie podobnie? Czy również cała szatnia jest solidarna i tutaj nikt nie będzie się golił? Tak. Powiedzieliśmy sobie, że dzisiaj jest ostatni dzień na to, że jeszcze można ostatki podgolić i resztę czekamy, mam nadzieję, po 12 meczach się zgolimy. Za granicą to wyglądało podobnie, także się nie goliliście. Były też inne przesądy, no bo są takie przesądy hokejowe, jak między innymi to, że nie gwizda się w szatni, bo nie będzie wypłaty, jak napastnikowi nie idzie zdobywanie bramek, kłada kij do ubikacji. Czy z jakimiś nietypowymi przesądami się spotkałeś? Myślę, że wszędzie jest podobnie. Jeszcze jest, że jak dobrze idzie, to po prostu ubierasz się cały czas w to samo, nie pierzesz tego i no różnie. No każdy ma swój przesąd. Tutaj, tak jak mówiłem, nie golimy się, a jak nie idzie, no to zawsze idzie kij w kibel. Rozpoczynamy tą fazę z Sanokiem. Na pewno chcieliśmy zagrać z tą drużyną. Teoretycznie oczywiście najsłabszą, tak to wygląda na papierze, no ale te spotkania do tej pory pokazały, że nie będzie to łatwy rywal. Jak twoim zdaniem ta rywalizacja będzie wyglądała? No, uważam, że czym dłużej ten wynik będzie na styku, tym trudniej nam się będzie grało. No, znam dobrze trenera Marka, wiem jak grają jego drużyny. Wszyscy wiemy, że na pewno zamkną tą neutralną tercję, ciężko będzie tam przejść, ale tak jak mówię, czym szybciej sobie to ustawimy, tym będzie lepiej dla nas.